Hej, witajcie widzowie w ostatecznym odcinku z Wyspy Mrozu Hashtag 2. Tak, dobrze usłyszeliście. To jest już ostatni odcinek, na który czekaliście, obstawiam, z miesiąc. Albo nawet więcej, ale dobra. Wracając, ogólnie jesteśmy już przy końcówce. Tak naprawdę została nam już finalna lokacja, do której pójdziemy. Tylko oczywiście tak. Jako ostatni odcinek to zrobiłem dla was specjalną rzecz, czyli wziąłem shaderki, nie wiem ile jest, 40 fpsów, dobra, ale to przebolejemy. I tak, mam 16 GB RAM specjalnie pod shadery, nice, i jesteśmy przygotowani. AK-47, AK-74, złote jabłuszka, nie mogę o nich zapomnieć. Szczęście, nachcieliśmy stowe leczenie, szybkość i jeszcze tu gdzieś była siła. No i możemy tak naprawdę się udać, jeszcze noktowizję wezmę. No i możemy odpalić już. No i teraz udamy się do finalnej lokacji. Jak dobrze pamiętacie, ostatni odcinek skończyliśmy w metrze, z tego co dobrze pamiętam. I teraz się udamy do finalnej lokacji, w której powinniśmy zakończyć już cały ten wątek drugiej części Wyspy Mrozu. Czy tam drugiego sezonu. Ja to powiem sobie, że sezon, czy tam pierwsza, druga część. Nieważne. I teraz się tam udamy quickly, as possible. Ach, będzie mi szkoda tej serii, której ominąłem wiele wątków. Ale nic. O, skóra, dzięki krowo. Mam nadzieję, że to był twój brat, a nie, że ją wysrałaś, czy coś. Dobra, udajemy się do ostatecznej lokacji. Dobra, widzę, że będę musiał niestety wyłączyć później shadery, bo jak trzymam broń, nagle cały świat znika. I widzę tylko coś w powietrzu, dobra. I tak, na pewno, ale no, widzicie, ładnie shaderki wyglądają. Jeśli chcecie wiedzieć, jakie to są shadery, to już wam pokazuję. Shadery to są CUDA shaders. Ładnie wyglądają, wam powiem, ale znam inne shadery, o wiele ciekawsze, ale te też są spoko, wam powiem, także polecam. I teraz tak, ała. Zaraz, czekajcie, bo w tej lokacji pamiętam, że zostawiałem swojego psa. Chyba on... go tutaj zostawiłem i on... A nie, wiem, gdzie jest mój pies. Chodź. Czesiu. Stanisław, gdzie jest Czesiu? Ja cię zostawiłem z nim. Jak mi zjadłeś psa, to mnie popamiętasz. Kurna. Dobra, potwierdzone. Ten koleś zjadł mi psa. Nie ma go tutaj. Pamiętajcie, jeśli widzicie wycieńczonego, głodnego człowieka i obok kość, a wcześniej zostawiliście obok niego zwierzę, to wiecie, co się stało. Nie muszę wam tłumaczyć. Dobra, mam chlebek. Zjadłem chlebek. I możemy ten. W ogóle wam opowiem taką historię. Zamówiłem ostatnio pizzę. Gigant, co nie? Ja myślę, no pizza gigant to pewnie nie jest taka duża. Pewnie ją zjem na spokojnie. Mija godzina i zjadłem zaledwie dwa kawałki. Powiem wam, że... polecam, jak zamawiacie pizzę i zamawiacie giganta, to nigdy się na to nie rzucajcie samemu, bo przegracie tą bitwę jak Niemcy pod Stalingradem. Nie wiem, czemu dałem taki... nic nie mówmy, uznajmy, że to jest... że to idealnie ze sobą współgra. O, tu jest ta baza.
Kurczę, porobiłbym na tutaj jeszcze te questy, co są w tej wiosce, ale coś chyba jest nie tak z tymi questami. No cóż. Mam nadzieję, że w trzeciej części będzie to działać. Wow, ale nie, te shadery są piękne. Teraz będziemy iść do tej finalnej lokacji i będę przez paręnaście minut mówił: wow, those shaders are so cool. Like thickness of it, it's so amazing. Teraz pytanie, czy ja idę w dobrą stronę? Bo mnie się wydaje, że nie idę w dobrą stronę. Jak nie, będzie jakiś sposób, żeby przedłużyć ten odcinek, by tak szybko się nie skończył, bo obstawiam, że my tam pójdziemy, rozmawiamy z jakimś typem i the end, to be continue. Tak, coś pomyliłem. Nie widzę tej bazy. Także pozwólcie, że zaraz do was wrócę, tylko zobaczę co i jak. Tak, guys, jesteśmy przy finalnym obiekcie. Przy końcu fabuły. Tylko oczywiście będę musiał wyłączyć w pewnym momencie shadery, bo no, nie chcę mi, jak widzicie, broni nie widać. Widać, że coś mam, ale no. Dobra. Więc tak, w ogóle ostatnio, niedawno pojawił się Hitman 3. Kojarzycie pewnie, niektórzy z was Hitmana. Jak zobaczyłem trailer, launch trailer, ja się tak po prostu zakochałem w tej grze. Z tą muzyką jeszcze Championship of the World, when Champions of the World, Champions of the Wild Side. Kopalnia minerałów Snow. I to jest chyba to miejsce, do którego musieliśmy się udać. I tu jest właśnie nasz koniec, widzowie. Error, unable to open the gate. O mój Boże, co tu się stało? I tutaj, widzowie, kończymy tą trylogię. Tutaj widzę, że tutaj nie żyje. Chciałem w ścianie usiąść. Notatka Josepha. Notatka Josepha 2. I sprawdzimy wszystko po kolei. Więc tak, tutaj mamy agentów. Sobie wszystko poczytamy. Zdejmę sobie tarczę i czytamy po kolei wszystko, co to jest. Najpierw notatki Josepha. Pierwsze dni w tej kopalni to był prawdziwy koszmar. Te wrogie spojrzenia pracujących tutaj górników, widać, że ci ludzie nie życzą sobie tutaj naszej obecności. Mimo napiętej sytuacji zachowaliśmy spokój i staraliśmy się nie inicjonować żadnych bujek. Jared pomimo interwencji lekarza dalej źle się czuje. Według jego słów od wczoraj czuje silne zawroty głowy. Niestety, ale w tym obiekcie brak lekarza to nie do pomyślenia. Jestem jego przyjacielem i chciałbym coś zdołać, ale nie mogę. Mimo licznych próśb do nadzorcy tego miejsca ten ingeruje mnie, odpowiadając, abym zajął się tym, co dla mnie co do mnie należy. Joseph. Okej. Okay. Pierwsze dni w tej kopalni to był koszmar. Okej, to jest jedna i teraz druga. Dnia drugiego każdy z nas otrzymał od dowodzącego numerek i pokój na drugim piętrze. Warunki w tych pomieszczeniach są jeszcze gorsze niż w bunkrze. Niewystarczające ogrzewanie. Bieżącego, niewystarczające ogrzewanie, dwa posiłki w ciągu dnia i wiele, wiele więcej. Czuję się jakby jak robal, który jak wykona swoje zadanie, zostanie zmiażdżony i zakopany bez wiedzy innych. Ucieczka z tego miejsca to zły pomysł, patrząc na ochronę, która tutaj stacjonuje, jedynie co pozostaje nam tylko wykonywanie ich poleceń. Może to uratuje nas od nieuknionej zagłady. Okej. Okay. No widzę, że tutaj nie fajnie się robiło. Dobra, notatka sekretarza. Charles Newton zgodnie z zapowiedzią zadzwonił późną nocą do naszego biura. Pierwsze pytanie, jakie skierował do nas, to czy transport ludzi przebiegł pomyślnie. Drugie pytanie dotyczyło jak najszybszego zmobilizowania tych ludzi do pracy nad kopaniem tunelu podziemnego. Mimo iż udawałem, że mimo wszystko tak naprawdę pierwszy raz słyszę o kopaniu podziemnego tunelu, mającego podobno ukryć to, co nie powinno być widoczne. Mimo niepewności i zaniepokojenia postanowiłem dalej wykonać polecenia Charlesa. Sekretarz, okej. Okay. Oj, nie mogę przejść, dobra. I co tu mam jeszcze? Bunt. Dziś w kopalni wybuchł bunt. Połowa ludzi postawiła przeciwstawić się panującym tutaj zasadom, argumentując rewolucję złamaniem umowy. Czym prędzej poprosiłem o pomoc najemników, ci jednak nie odpowiedzieli. Jeżeli czegoś szybko nie zrobimy, czeka nas katastrofa. Cóż, widzę na to, że ludziom się już nie zaczęło nie podobać tutaj w tej kopalni.
Dobrze, był to najlepsze, co może być. No, żartuję. ONI. Jedzenie. Butelka wody. To już nie będzie potrzebne, bo to jest finałowa... O, finałowy obiekt. Już do mnie idą, idą te pieprzone robole. Nie wykonujcie narzuconych... wykonujcie narzuconych rozkazów. Jestem przygotowana przebić śrutem. Jestem przygwożdżony. F for you, my brother. Okej. Nie chciałem usiąść. Dobra, lecimy dalej. Tu jest drugie piętro, to jeszcze je zobaczymy. Tu jest jakieś przejście. Tu jest jakieś przejście. Jest. Okej, węgiel, żelazo, złoto. Sporo tego. To jest chyba ten czarny śnieg, o którym mówili. Nie jestem pewny. Nardzielownia, co? Zaginiony przyjaciel i Marines Boots. Okej, wezmę lepsze buty. I tutaj mamy karta magnetyczna. To się przyda. Zaginiony przyjaciel. Mój stary przyjaciel Jared zaginął podczas prac nad budową obiektu Zero. Mimo zgłoszenia zaginięcia do Charlesa, ten nie raczy nawet odpowiedzieć. Jedynie co dostaje, to rozkaz do pracy. Mam nadzieję, że do nas wróci. Brakuje mi go Steve. No słuchaj, jak twój przyjaciel zniknął, to obstawiam, że on już jest... kinda dead, I guess. Dobra, lecimy dalej. Pokój zapasowy, wstęp zbroniony. Pokój 49-55. Pokój... pokój 4-2-8. Pokój 3-5-4-1. A nie, są niektóre otwarte. Okej, już się bałem, że nie. Pszenica. Zapiski pracowników Snow. Grupa ludzi przybyła zgodnie z zapowiedzią. Otrzymałem wiadomość, że do jutra wszyscy TV mają zostać zadomowieni w pomieszczeniach pracowników Snow. Okej. Okay. I bez żadnych problemów tutaj przybyli. Okej. Okay. Mogę sobie wezmę jedzenie i strzały, bo strzały się na pewno przydadzą, jak będzie tutaj coś się działo. A gra sugeruje, że coś tu będzie nie tak. Okej, okay, czyli na pewno... Tam, gdzie jest takie coś, to znaczy, że są drzwi. O, pokój 1420. Bunt Maxa. Nie zamierzam zostać tutaj dłużej. Koniec z reżimem i wyzyskiem, koniec z tym pojeanym systemem. Razem z chłopakami, znaczy z powalonym systemem, razem z chłopakami wystrzeliśmy bunt przeciwko tym skorumpowanym debilom. Już wkrótce ta wyspa będzie nasza i zapanuje tu spokój i bezpieczeństwo. Bez wyzysku, bez czystek, bez reżimu, bez nacisku. Zamierzam uciekać jak najdalej stąd. Nie wiemy dokładnie gdzie, ale zapewne do obozu rebeliantów. Czas na zmianę, Max. Okej, czyli uciekli do obozu. Pokój 4248. Notatka Harego. Mimo, że nie przepadamy za Snow, nie przystąpimy do buntu, rewolucja w tym miejscu to samobójstwo. Snow to skorumpowany, ale jednak wyspecjalizowany organ, który bez krzty empatii morduje wrogów organizacji. Może gdy pozostaniemy wierni i nie będziemy się okazywać sprzeciwu, potraktuje nas lepiej. Nie wiadomo, ale póki co nie zamierzamy walczyć, Harry. Harry Potter, czemu nie chcesz walczyć? Jakoś z Voldemortem to chciałeś. Dobra, na tym piętrze wszystko jest. Specjalna nacja organizacji wynalazków. No. Zaufało nam wielu, zaufaj nam, zaufajcie nauce. A dupa ta mnie nauce. Okej, okay, tu są kopalnie. Tu są kopalnie, dobra. Okej, okay. Kopalnie. Stary, mama biła, sorry. Mama biła. Karta magnetyczna. Winda. Wskazówka. Od autora. Wchodząc do windy, nie będziesz miał możliwości powrotu do tego miejsca, a to za tym idzie do całej zawartości mapy. Autor zależy również podążanie za wątkami pobocznymi i podpowiedź. Wątki poboczne znajdziesz tutaj. Podążanie za Patrykiem, fabryka skuterów śnieżnych, wybranie się do obozu najemników, jak tego nie zrobiłeś. Podążacie za wskazówkami do psa w bunkrze Lulabi. A to zrobiłem, spokojnie, proszę pana. Oh shit.
Jesteśmy w miejscu, gdzie to wszystko się skończy. Ach, dobra. Śnieżka i Anonim. Panie Anonimie, lecimy. To był wielki wybuch. Wszyscy zginęliśmy. Szron pokrócał stronę książki. Z trudem odczytaj zapiski Anonima. Okej. Okay. Open the gate. Okej. Okay. Kopalnia. Okej, okay, czyli... Gra zapisana. Dobra, wszystko przeszukamy. Żelazo. Notatka, wiadomość dla Jake'a. Weźmiemy wszystko po kolei tutaj, wszystko co może się przydać. Dobra, wiadomość od Jake'a. Jake, powiedz Steve'owi, aby przewiózł tonę węgla do magazynu w górnej części kopalni. Ja zajmę się kopaniem złota, Pete. Peter Parker! Okej. Okay. Widzę, że to jest mnóstwo tych notatek i w ogóle. Albo zwyczajny węgiel. Też nam się to już nie przyda, ale sobie wezmę. Tu jest zejście na dół, to tam też zejdziemy. Żelazo. Żelazo. Tu jest jeszcze dużo węgla. Węgiel, węgiel. Węgiel, węgiel, węgiel. W ogóle po tej serii zamierzam rozpocząć kolejną serię. Oczywiście spokojnie, wszystkie informacje podam wam wcześniej. Diament! Wow, i notatka. Przejście, dobra. Notatka. Otrzymaliśmy polecenie, by pozostać w kopalni. W kopalni podobno na powierzchni wybuchł bunt nowo przybyłych ludzi do pracy. Nie przygotowaliśmy się na taki przebieg wydarzeń, nie wzięliśmy zasobów, żadnego pożywienia ani zapasów wody. Jeszcze ten mróz. Okej. Okay. Czyli wszystko się zaczęło, kiedy wszyscy byli w kopalni akurat. To nie jest zbyt dobrze. Węgiel. Na razie nic ciekawego nie widzę tutaj, żadnego kodu w ogóle też. Że tu coś znajdę. Nie, tu jest żelazo i kolejne martwe ciało. Te drzwi skrywają coś ważnego. Powinienem poszukać kodu do drzwi w jednej ze skrzyni kopalni. Dobra, na pewno nie będzie tutaj tak. Może znaleźć kod do drzwi. Nowe zadanie znaczy. Znaleźć kod do drzwi. Na pewno nie będzie tutaj. Tam jest żelazo. Może gdzieś tutaj na dole. Węgiel. Złoto. Złoto. W jednej ze skrzyni w tej kopalni. Ja się przeszukałem wszystkie skrzynie i na przykład niczego nie znalazłem. Nie no, musi coś być. Jest niemożliwe, że tutaj niczego nie ma. Wystarczy, że się dobrze przejrzę w tej kopalni. Szukamy, przeszukujemy każdą skrzynkę dokładnie. Każdą po kolei. Tutaj jest skrzyneczka, ale w niej nic nie ma. I tu są jeszcze skrzynki. Muszę też patrzeć pod nogi, bo łatwo tutaj ją pogubić i zginąć. Węgiel. Węgiel. Wejście. Żelazo. Tu nic. Notatce tutaj nic nie ma, to ja po prostu to schowam. Nie wiem, o co z tym chodzi. Tu jest skrzynka, chyba jej nie przeszukałem. Nie przeszukałem. Tam na dole coś jest. Na dole nic nie ma. Tutaj nic. Tam widzę, że coś na dole jest. Tam widzę skrzynki. Jestem znowu, znowu ktoś przyszedł. Nie da się nagrywać po prostu. Kurwa, jego mać.
Dobra, tu są jeszcze skrzynki. Tam jest coś. Muszę to przejść. Jak ja to przejdę? Nie mam czym się budować, dobra. Let's go. Mam kill off. Mapa survival. Wszystko się łączy w jedną całość. Mogę spokojnie tam dojść się kopiąc. Aha, aha. Kod jest. Robię, bo mam pewność, że nie zginę. O. Każdy inaczej kończy serię, no. A kończę to w taki sposób, dobra. Gdzie jest? To jest kod 4961. 4961. Czy cztery wykrzykniki, okej? Okay. Podczas powrotu do kwater w górnej części kopalni usłyszymy głośny alarm w obiekcie zero. Nagle za naszymi plecami pojawiła się ogromna fala chłodu i śniegu. Ratuje się kto mo... O kurczę. Czyli to tutaj się to wszystko... Czekajcie, zrobię miniaturkę. Kurna! O, teraz. No i zrobiłem miniaturkę na odcinek przy okazji. Południowa Nawa. Wejście zapasowe. Stacja 2. Rozpiska obiektu. Legenda obiektu. Od zachodu do wschodu. Stacja 0, stacja 1, stacja 2 tutaj się znajduje. Stacja 3, stacja 4, stacja 5. Miejsce przetrzymywania broni ostatecznej. Proszę zadanie zbierać książek. Zostaw na stacji, z której wziąłeś. Cześć, Newton. A ja wezmę. I w takim razie muszę iść na stację, na stację 5. Nie, to jest stacja 0, ale mam zawalone metro. Nice. Wiedziałem, że szybka budowa bez asekuracji skończy się źle. Charles nie chciał słyszeć przeciwko dalszej budowie metra. No i proszę, to rezultat jego chorej poprawności. Połowa metra zawaliła się w przekopanie zabronionego lodu. Przy niego jest niewykonalne. Nasze jedyne wyjście to kopalnie. Innej możliwości nie mamy, budowniczy tom. Okej. Czyli oczywiście, czyli to jest dach, to chyba metro właśnie całe, do którym byliśmy w ostatnim odcinku. Dobra, to idziemy po broń ostateczną, a to będzie bomba termojądrowa. Sorry, Charles Newton, ale you are a cunt z tą... Wezmę tą książkę, czy tego chcesz, czy nie. Para 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 para. Stacja trzecia. I nie ma przejścia. To co? Para 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 para. Ten prezes jest zaważniony, jestem zbroniony. Zapiska Jeremiego. Chowałem się tutaj, by uniknąć rewizji. Niestety ktoś mnie tutaj zabudował. Korzystając z ostatnich chwil życia, pomodlę się, bym nie musiał trafić tam, gdzie trafi Charles. Do piekła, Jeremy. Dobry, grzeczny z ciebie chłopak. Telcen. I broń ostateczna, czyli taka broń. Co to miała być?
Broń ostateczna, okej. Już się boję. I'm so scared. Proszę wprowadzić kod. Obieg 0. A ja mam kod w ogóle? Ta karteczka, co nie? 4961. 4961. Nie. Muszę kod znaleźć. Nie. Jakieś numerki, nie chcę tego otwierać najlepiej. Sektor 1, kwatera, laboratoria. Sorry, że tak zrobiłem, ale... you know guys. Musi mnie dowiedzieć się, jaki jest koniec tego. A poza tym... powstałem, że wiele z was już ma dość oglądania tego. Ja się o to boję. Tam jest? Nope. To jest, że tak sprawdzam, ale jestem typem eksploratora. Luza E1. To są chyba jakieś komory. Więzienie. Przejście. Tu są ludzie! Czekajcie, muszę wyłączyć w takim razie chwilowo shadery. Bo tu są ludzie, a ja muszę ich wybić. Bo to jest snow, a... nie lubimy snow i nie chodzi przez to prawdziwy śnieg, który niedawno zaczął znikać z mojego podwórka. Okej, man. We do this hard way or... nie robimy to hard way. No, dzięki. Asshole. Coś tam jest. Czemu mi pokazuje? What the fuck? Gdzie jest ochrona? Masz kurna. Niedoczekanie twoje. Głupia ochrona. Sektor laboratorium? Tutaj nic. Dobra, mamy. Okej, więzienie. Cela. Tutaj poumierali ludzie. Jest tu coś? Jest. Szybkość, leczenie. Węgiel mi się nie przyda, bardzo to. Zobaczmy, co tu mamy. Węgiel. 90. Jak to, żeby to zamienić? Oczywiście, że chcę. Tutaj tą notatkę. Ja to naładuję. Albo nie. Kompasy wrzucę. Wezmę jedzenie. Teraz taka. Bo nie wyjdę stąd. Tu jest górne piętra. Już byłem. Chciałem strzelić. Dobra, jesteśmy przy końcówce, widzowie. Guys, we can do this. Wiem, że nie poszukałem kodu, ale ja już chcę po prostu dowiedzieć się, co i jak, co się stało. Mogę wejść. Nice. Zbroje. Dwa zbroje i osiem. Odporność na odrzut. Nie. Podnie jakieś. Dwa wytrzymałe zbroje. Nie, bo to są Juggernaut. To jest... wręcz ten... nie, sorki.
Notatka. Kartka z piórem. Kod 581260. A że do bramy? I'm so rich. I have so many girls. Ja gadam. Więc tak. Już raczej niczego nie znajdziemy. Nic. Tak naprawdę jesteśmy już przy końcu. This is finally the end of this story arc. Jak ja mam tędy przejść? Przepraszam bardzo. A, nie da się przejść. Ma tam przejście, okej. To wait, to w takim... A, już wiem do czego to jest. To jest do tego. Dobra, 581260. 5 8 1 2 6 0. 2 6 0. Teraz obstawiam, że będzie jakaś epicka muzyka grać, albo po prostu już z końcówki samej, już kończymy właśnie. No, główne centrum, która zapisana. Bo ty! Macie. Tam jest. Nie uciekniecie z rąk. Wow, stary! Tu do mnie podchodzisz. Nie jesteś odporny na moje kule, więc po co biegniesz z nożem do mnie? Dobra. Sprawdzamy wszystko. Są tu jakieś notatki? Nie. Ale mamy miejsce badań czarnego śniegu. Więcej skrzynek. O, siema stary! Moje kule cię dosięgną. What the? No. I'm so big. Dobra. Nic tu więcej nie ma. Zobaczmy, czy tu są jakieś pliki. Nie ma. Idziemy wyżej. Dobra, tu są komputery, tu są książki. Tu nic ciekawego nie ma. W skrzynkach nic nie ma. Wstawiam, że miały tu być jakieś notatki, mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Sprawdzamy wszystko. Wszystko tutaj jest. Tu nie ma czegoś ciekawego, poukrywanego. Logged players. Nic tu nie ma. Okej, dobra, szybko, szybko. Lecimy. Wejście, wyjście. Coś chyba miałem znaleźć. Some kind of wejście do budynku. Wiecie co? Najgorsze jest to, że to jest mnóstwo skrzynek, a nie widzę niczego takiego. Tu nic nie ma. A, to poszukamy po skrzynkach takich. Nic nie ma. Jakaś skrzynka? Teł. Tu nic nie znalazłem. Nic nie ma. Tu miałem przejść. No. Sorry, że tak. Sorry, autorze, że niszczę tak drzwi, ale po prostu ciekawość i nie mogę znaleźć livera, ale troszeczkę nie grałem na tej mapie, także mogę troszeczkę zapomnieć, jak się co i jak. Teraz mam cię w końcu. Naprawdę tak długo ci to zajęło? Dałem, że jesteś szybszy. To ja dobrze wiedziałem, że...
Teraz mam cię w końcu. Naprawdę tak długo ci tu zajęło? Myślałem, jesteś szybszy. Żarty na bok, Łotrze. Lepiej od razu się poddaj i zakończmy ten koszmar raz na zawsze. Haha, nie tak szybko, co rycerzyku. Skoro i tak pożegna się z tym światem, powiem ci co nieco o tym, czego... Że rycerzyku, skoro i tak pożegna się z tym światem, powiem ci co nieco o tym, czego dokonałem, o tym, co zrobię i kim będę. Co masz na myśli, zdrajco? Simon dobrze wiedział, że wyczyszczenie pamięci pewnie mu chwilę oddechu i nikt nie dowie się o jego broni. Mylił się. Nie przewidział, że jego chciwość i pełna mobilizacja go zgubili. Mobilizacja go zgubi? Wszystkie zapiski, które odczytałem na poprzedniej wyspie, dzięki nim poznałem siebie, jakim byłem kiedyś, moje ambicje i dążenia do kontroli nad światem. Nikt nie stanąłby mi na drodze do stworzenia Imperium, gdyby nie ty pierdoło. Nie uda ci się, zadbam o to, żeby spotkał cię taki sam los, jak tych niewinnych ludzi, których zamordowałeś. Haha, ty, śmiechu warte, może i udało ci się przetrwać całe zło, jakie zastałeś na mojej wyspie, ale teraz przyszedł czas na porażkę, oczywiście twoją wyspę, czy naprawdę myślisz, że byłem pokorny współpracownikiem Gera? Hahaha, gdy ten frajer otworzył swoją żałosną broń, ja zakupiłem tą mało zapomnianą wyspę, dzięki temu mogłem rozpocząć pracę w ukryciu bez zbędnych ograniczeń i sankcji napływających z ONZ-u. Postanowiłem wybudować tu metro transportujące śnieg z wyspy Alfa. Wszystko szło po mojej myśli do momentu, gdy ci nieudolni pracownicy zawali połowę metra. Czyli to eksplozja w obiekcie Zero to twoja sprawka? Oj, nie, mój chłopcze. Może i moje plany były podobne do tego, co się wydarzyło, jednak ktoś inny stoi za tą całą kwestią. Kto? Tank. Oni od początku planowali atak na moją siedzibę, korzystając z zamieszania powstałego z powodu buntu roboli. Postanowili przysłać agenta, który miał przeprowadzić zamach. Jak widzisz, udało mu się. Myśleli, że przeszkodzi mi to w eksperymencie, a stało się wręcz przeciwnie. Teraz mam nieograniczony dostęp do śniegu. Haha, długo się nie pocieszysz. Degeneracie, szykuj się do walki i przygotuj mowę popytaną dla Gera w piekle. What the? Tut. Jesteś bardzo odważny, chłopcze. Tak, jestem odważny i mam AK-47. I'm so rich. Stary, ja mam AK-47. Smakuj ten broni! No. Nie trzeba było mnie opilować. 99041. Chodzik do tego miejsca. 99041. A 99041. What the fuck? Coś się zepsuło. Oh. Prototyp XN05. Utopia. Wow. Mamy dla ciebie ostatnią notatkę. Zawiadomienie, agencie X102. Prosimy, żebyś niezwłocznie udał się do głównej centrali nanocomputers w celu testowania najnowszego modelu egzoszkieletu XO04. What? A kim wy jesteście? Cholera, jesteście kuloodporni. Aj Rembex. Aj. Czekaj, przypomnę wasze imiona, bo ja nie chcę wyjść na głupkę. What your name was? What? Czekajcie, sobie przypomnę wasze imiona, bo nie chcę wyjść na głupkę. Nie wiem, dzisiaj mam jakiś w ogóle dziwny humor, to też muszę wam przyznać.
Więc tak, Rembex. I imię osoby, której zapomniałam, przepraszam. Wyspa Mrozu 2. Skończyliśmy mapę, drodzy widzowie. Mimo, że poszło to od tyłu, poszło, wiecie, tak na opak i w ogóle, tym bardziej, że tutaj musiałam troszeczkę na opak pójść. Bo trudno, bo... się szukać. Nie chciało mi się szukać, przepraszam. Przepraszam, Rembex. Przepraszam, Mario, za to wszystko. Ale tak, skończyliśmy serię. Mogę oficjalnie się rozebrać ze wszystkich przedmiotów, które mam przy sobie. I tak, jeśli wam się ta końcówka nieco szybka, nudna i w ogóle końcówka Wyspy Mrozu wam się spodobała, zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, gdyż to jest oficjalnie ostatni odcinek Wyspy Mrozu. Dobra, rozbiorę się też. To był ostatni odcinek drugiej części Wyspy Mrozu. Skończyliśmy tą serię. I tak, jako iż skończyliśmy serię, to chcę wam powiedzieć, że zamierzam rozpocząć, tak. Rembex pracuje nad Wyspą Mrozu częścią 3, ale dopóki ona nie wyjdzie, pogramy różne krótkie mapy w Minecrafcie, co zaproponował mi Pixelator. I też tak zrobię. Poszukam jakichś fajnych map na 30 minut. Jeśli będą nieco dłuższe, to oczywiście zrobimy z tego jakąś krótką seryjkę. Oprócz tego mam pomysł, żeby przywrócić jedną serię, ale wszystko wam powiem w odcinku, który pojawi się, obstawiam, że dopiero za tydzień. Czemu nie jeśli chodzi o to, czemu odcinek nie pojawi się w czwartek, to po prostu muszę wymyślić to, jaką serię chcę następną zrobić. A tego do tego czasu akurat będę miał czas, a wy obejrzycie ten ostatni odcinek Wyspy Mrozu. Także dziękuję za oglądanie, zostawcie subskrypcję, jeśli moje materiały na moim kanale wam się podobają. Jest nas już aż 191, co jest bardzo przyjemną liczbą, za co wam bardzo wszystkim dziękuję, za to, że subskrybujecie ten kanał i tworzycie społeczność tego kanału. Oraz możecie zostawić łapkę w górę, jeśli wam się podobał ten ostateczny odcinek Wyspy Mrozu 2. Do zobaczenia, trzymajcie się, ciao!